Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Jukena. Przed Wami 24 odcinek z Farming Simulatora 22. Z pierwszej serii, w której zaczynam swoją przygodę właśnie w Farming Simulatorze. W poprzednim odcinku, moi drodzy, budowaliśmy te piękne szklarnie. I oczywiście zaszło dużo zmian. Może będę musiał Was w którymś odcinku specjalnie oprowadzić po gospodarstwie i pokazać, co tutaj się w ogóle pozmieniało w całym gospodarstwie, bo jest bardzo dużo tych zmian, natomiast dzisiaj skupiamy się tylko na tych szklarniach. Pierwsza rzecz, jaką Wam tutaj właśnie się z Wami podzielę, to jest to, że wykorzystałem tą ogromną cysternę do dowożenia wody. I oczywiście wodę brałem z Bajorka za darmo na typowego sępa i jest ona wielka, ale jak się cofnie, to da radę tutaj się cofnąć, także jest spoko. Tutaj zobaczcie, że zrobiłem troszkę inaczej, bo te szklarnie są odwrócone, tak żeby tutaj tylko jechał ten manik do zbierania tych naszych plonów, a tutaj z kolei, żeby wjeżdżał manik z cysterną i ciach, elegancko tutaj dowoził wodę. Zobaczmy właśnie, bo dobra, nie jest uschnięte. Możemy przelecieć, bo odkryłem taki patent, że jeżeli by gdzieś wody brakowało, to te roślinki nie byłyby po prostu zielone. Czyli taki fajny realizm jest zrobiony. Więc tutaj to sobie tak zamknąłem, widzowie. Tutaj tak zakończyłem. Ten tutaj cykl szklarni. No tutaj spad mały musi być. Tutaj będzie wjazd. Są sarenki, nie wiem dlaczego, ale wiszą w powietrzu. O, już spadła z powietrza. Jakiś bak. I to, co widzicie, ta piękna rzecz następna wisi w powietrzu. Tutaj jeszcze będzie któryś odcinek następny się odgrywał, ale myślę, że będziemy ten odcinek tworzyli w momencie, kiedy będę miał ten dobry milion na koncie. Co ja mówię? Jaki milion? 10 milionów. Tutaj milion nie starczy. To wtedy kupię kilka samochodów dla siebie typowo. Wybudujemy garaże, dom i taka decyzja zapadła, że tutaj właśnie tą swoją haciendę zbuduję. Może tam właśnie na górce chciałbym tu jeszcze jakieś rancho dla koni mieć, może się uda, no i wykorzystamy jakoś ten stawek, mam różne fajne rośliny wodne, więc zobaczymy na ile to będziemy mogli zrobić, będę się bawić, no bo widzicie, czasem się takie tutaj o bagi robią, że pod asfaltem się robi dziura, pod którą można by przejść. No tego na razie nie jestem w stanie ładniej zrobić, bo niestety przez to, że mamy, i tak myślę, że zrobiłem to całkiem spoko, bo zobaczcie, tu mamy wysoko, są szklarnie, tutaj też trzeba manikiem wjeżdżać, więc ten spad nie może być już większy, a więc to zamaskowałem po prostu wszystko żywopłotem. Myślę, że już tak musi zostać, chyba że kawałek dalej jeszcze ten żywopłot tutaj puszczę i odrobinkę przesuniemy. To może wtedy tego spadu aż tak nie będzie widać. Zobaczymy. To już myślę, że tak bym zrobił. Natomiast zobaczcie, ile ja tu posadziłem też właśnie drzew, brzuzek akurat w tym konkretnym przypadku. No właśnie, tak. Będzie ewidentnie żywopłot do poprawy. No ale to tutaj nie czepiajmy się żywopłotu, bo dzisiaj skupiamy się, moi drodzy, na pomidorach. I tutaj oczywiście jeszcze wybudowałem też kilka tuneli foliowych. Też przelećmy, zobaczmy, czy coś nie jest uschnięte. Plony dają, sporo mamy tych pomidorów, ale nie będziemy ich sprzedawali. Nie taki jest plan, aby je, moi drodzy, sprzedawać. Plan jest taki, aby dostarczyć te pomidory do, jako półsurowiec, półskładnik, czyli pomidory i truskawki. No gdzieś tam nam jeszcze sałata rośnie, zobaczymy. Na razie ją zachowam. Przypuszczam, że tych plonów możemy mieć tyle, że no właśnie, trzeba by rozważyć, widzowie, tylko tutaj jest problem teraz z miejscem, bo tak, tutaj już się zaczyna pole, na którym sobie już rosną buraki. Nawet nie wiem, tak, dla mnie? Nie, to nawet nie jest dla mnie, to nie jest moje pole. Kurczę, muszę kupić to pole, no ale teraz nie kupię, bo nie mam kasy. Czyli będę musiał te pole wykupić. Bo tutaj, moi drodzy, mamy miejsce na gnojówkę. Taki sobie ściągnąłem mod w postaci, ops, widzicie? Takiej kwadratowej, znaczy prostokątnej bardziej, żeby tutaj też mniej miejsca zajmowała. Nie wiem nawet, jaką to ma pojemność, bo nie sprawdzałem, ale tutaj żadnej informacji nie widzimy o pojemności tej gnojówki. No trudno. Nie będziemy szukać. Tradycyjne okrąglaki. Chyba 4 albo 3, już nie pamiętam. No dużo zmian, widzowie, tutaj zaszło. Ale to mówię, nie będę wam teraz tego wszystkiego pokazywał. Zrobiłem oczywiście to tak, żeby tutaj w miarę dało się tymi dużymi pojazdami zakręcać, żeby dało się oczywiście jechać z jedzeniem do krówek. Widzicie, w oborze krówek jeszcze nie ma.
No bo to też jest efekt, słuchajcie, to jest najlepsze, że tamte obory, można powiedzieć, wydoiłem z mleka, mleko pozawoziłem do mleczarni, a wybudowałem na nowo obory, wybudowałem na nowo kurniki i nie ma jeszcze zwierzątek. Także to taka ciekawostka. Będę musiał sprzedać meble i te zwierzątka kupimy. No tu jak widzicie, cały czas jest jakiś bug w postaci, słuchajcie, kurczę, próbuję usuwać te różne pozostałości. No pamiętajcie, że w tym miejscu stał ten dom. Tam widzicie gdzieś jeszcze antena satelitarna, pewnie jest widoczna. No i no, na szczęście tak zamaskowałem, że jej nie widać. Natomiast no, nie da się tego inaczej zrobić. Tutaj jakiś dzyndzel wystaje i musiałem to zamaskować żywopłotem. Natomiast tak jak widzicie, takie pierdoły jak konewka. I staram się przez moda to też ukrywać. To mi i tak się pojawia po ponownym wczytaniu gry, ta łopata też. I nawet jak przesunę, to i tak się tu pojawią. Nie wiem, gdzie musiałbym to schować, aby mi to zniknęło. No pogody nie mamy zbyt fajnej, tylko czekajcie, pogoda pogodą, a ja bym chciał Manika znaleźć. Co ja z Manem zrobiłem, widzowie? Czekajcie, trzeba znaleźć Manika. Tutaj oczywiście mam takiego Ursuska do... Takiego sobie bajeranckiego, śmiesznego Ursuska, chociaż on nie jeździ kompletnie. To z tą beczką, to tylko tutaj małe kursy robi, ale jest sobie Ursusek, żeby woził wodę. Natomiast generalnie jak odkryłem to, że ta cysterna, którą wożę mleko, a ma ona ogromną pojemność, że bez problemu tutaj można sobie cofnąć, no to nie ma problemu. Wiecie, główne założenie było takie, żeby do tych właśnie tuneli foliowych i tak dalej, no żeby tutaj dało się tą wodę dowieść, dlatego tego Ursuska kupiłem, ale tu bez problemu sobie cofam Manikiem, zobaczcie, tu jest tyle miejsca wszędzie dookoła, że czy to cofnę, czy na wprost i tyle. Dobra, słuchajcie, no zniknął mi gdzieś ten Man, ja nie wiem, czy to się coś tu zbagowało, czy ja go zgubiłem, no jak mogłem swojego Mana zgubić. Widzowie, no chyba, że stoi gdzieś pod którąś, bo dowoziłem jeszcze cukier, uzupełniałem cukier, bo plan jest taki, zaraz zresztą wam pokażę, jaki jest plan i dlaczego tutaj się skupiamy. Zobaczcie, to mleko w butelkach cały czas nam się fajnie produkuje, ale Mana jak nie... O, jest, stoi, dobra, mamy go, mamy Manika. Mamy Manika, to może, moi drodzy, na przetrząsnięcie, na dobry początek odcinka, żeby troszeczkę fundusze, słuchajcie, podreperować, no bo te fundusze niestety nie są najlepsze i to... Sorry, musiałem głośniej zrobić. Nie słyszeliście, miałem wyciszone. Moi drodzy, żeby troszeczkę tutaj te fundusze podreperować, to może sprzedamy trochę tego mleka w butelkach, bo ono tam też pewnie zalega na... Już w magazynie miejsca nie ma. I tak stwierdziłem, czy ja to wszystko ogarnę. Słuchajcie, nie wiem, czy da się zrobić, to znaczy dać się da, tylko czy to będzie działać, nie? Bo w przypadku tartaku to działało, a jeśli tu bym ustawił... I chcę to też przetestować, widzowie. Jedną rzecz chcę przetestować, czy jeśli ja bym przykładowo te truskawki ustawił, żeby one się same dostarczały, o, to teraz niech się ładuje, a my... No, już nie patrzcie na te minusy, widzowie. Już nie patrzcie na te minusy. Ja was bardzo proszę, nie patrzcie na te minusy, bo nie sprzedałem mebli, w ogóle niczego nie sprzedawałem. Ja tylko robiłem inwestycje, także nie dziwne. Teraz musiałem coś sprzedać, żeby kasa poszła do góry. Także moi drodzy, zrobiłem tak, fabrykę czekolady, czego byliście świadkami w poprzednim którymś odcinku. Mimo, że byłem przeciwnikiem, ale bardziej chodziło o wersję ozdobną, a dwa, żeby po prostu był jeden budynek, który ma tylko czekoladę i właśnie tu bym chciał dystrybucję ustawić na pewien budynek i sprawdzimy, czy to się automatycznie będzie mi dystrybuowało. Tak by było najlepiej, moi drodzy. Tak by było najlepiej. Tak samo tutaj najchętniej bym zrobił dystrybucja, ale to raczej nam nie będzie działać. Ale spróbujmy. Tu już próbowałem. No i mamy też klarnię. Jak widzicie, pomidorów mamy po tam 3000 litrów, 4000 truskawek w tych, ale w tych foliowych tunelach, o dobrze, że sprzedaliśmy, bo wyzerowaliśmy mleko w butelkach, bardzo dobrze, trochę pieniędzy. Tu już mamy na fulla, nie, tu nie mamy na fulla, bo tu brakuje składników, co ja mówię. I właśnie, to też będzie jeden z następnych odcinków, gdzie postaram się przeliczyć, czy lepiej sprzedawać samą czekoladę, czy lepiej tą czekoladę jednak robić na mleko. Ale to już następny odcinek. Dążę do tego.
Słuchajcie, wodę mamy za darmo, bo wodę dowoziłem z tego pięknego stawku, który wam pokazywałem. Więc pomidory nam się robią za darmochę. Jedynym naszym kosztem tutaj w przypadku pomidorów, truskawek czy sałaty jest no jakby tylko zakup szklarni, czyli jednorazowy koszt. No a druga sprawa, no to jest oczywiście dowiezienie wody. Możemy ustawić, że woda będzie automatycznie nawadniana, to jest taki mod, natomiast będzie nam pobierało pieniądze za wodę, czego ja no na przykład bym nie chciał. Uważam, że to jest strata kasy, więc wolę sam popilnować. Nie wiem, czy da się zrobić tak, żeby zbudować jakiś taki zbiornik wodny, z którego by to pobierało i samo nawadniało i wtedy nie płaciłbym, a tylko uzupełniałbym ten zbiornik. Jak widzicie, moi drodzy, mamy bardzo dużo tych pomidorów, więc mamy patrzeć, to też bez powodu. Tutaj nie weszliśmy, moi drodzy, bo jest bardzo konkretny powód, dlaczego tu jesteśmy. O, właśnie tutaj po to weszliśmy. Czekoladowe, żeby zrobić lody, no to jeszcze miód nam będzie potrzebny, no to już będzie jeszcze kolejny odcinek. Więc jeszcze będzie trzeba poczekać. No tu niestety pszenicy nam będzie brakowało, jajka zaraz dostarczę. Natomiast powiem wam, że zastanawiam się, czy na początku nie kupię tej mąki. Skoro i tak wszystkie składniki mam, może kupię tą mąkę, bo na razie jeszcze, żeby pszenicę siać i robić mąkę, to jest jakby za dużo rzeczy naraz. Nie, że mi się nie chce, ale pamiętajcie, że jeszcze nas czeka koszenie buraków i może też sprawdzimy właśnie w tym odcinku, czy ta przyczepa działa. Także widz zwrócił uwagę, dziękuję ci drogi widzu, że do buraków akurat miałem złą przyczepę i nie chciało tych buraków ładować. Tu jak widzicie produkują się różne rzeczy typu ser żółty czy masło, więc generalnie te truskawki tutaj nie mamy dostarczać. Nie, do ciasta mamy dostarczyć truskawki, okej. Okay. Czyli do ciasta truskawki musimy dostarczyć, czyli landbakiery, czyli ta i oczywiście do pizzerii musimy dostarczyć pomidorka, czyli tam. Truskawki, tu pomidorka, czyli wcale tych, a tutaj pomidory już mam. A wiecie co, widzowie, że ja chyba tutaj kupiłem te pomidory? Bo jeszcze, słuchajcie, plonów nie zbierałem. Możliwe, że kliknąłem i zrobiłem kup. Może wtedy miałem dużo kasy i kliknąłem kup. Jest to całkiem możliwe. Natomiast tutaj faktycznie pomidory będą potrzebne. No ale no jakby w tej chwili nic nie zrobimy, bo tu jest na fulla pomidorów. No czyli już jest wniosek, moi drodzy, dobrze o tym wiedzieć. Co, nie sprzedało się wszystko? O, już lepiej, już mamy 300 tysięcy, no to już lepiej to wygląda. To mleko się bardzo opłaca sprzedawać, w sensie butelkowe. I właśnie, moi drodzy, i właśnie. I tutaj tym oto sposobem musimy wejść w to miejsce. I sobie sprawdzić. Sprawdzaliśmy jajka, mówiliśmy, że będzie się lepiej opłacało. Mleko sprawdzaliśmy, mówiliśmy, że będzie się lepiej opłacało. No wody się chyba nie... A, też się wodę sprzedaje, patrzcie. Ale że co, że ja wodę mogę sprzedawać? Czemu tu są ceny wody w szklarniach moich? Dziwne, powiem wam, że ja mogę wodę sprzedawać? Nie wiedziałem. Okej. Okay. Restaurant, wodę można sprzedawać, czyli brać, ale to się nie opłaca. To słuchajcie, tak tylko patrzę. Słuchajcie, mąka. No dobra, mogę kupić tą mąkę, jak będę potrzebował, bo... Czyli tak, zależy nam na tym, żeby mieć chleb. Za który to chleb, jak widzicie, no tak 4000 myślę, że spokojnie dostaniemy. Możemy zobaczyć wahania cen. O kurczę, 5000 w grudniu za chleb. To warto pamiętać. To jest różnica spora. Bo między 3700 a 5400, no różnica jest ogromna. To nie jest 200 tam euro różnicy, tylko to jest ogromna różnica. Także na pewno będę chciał właśnie dążyć do tego, żeby mieć chleb. Będę dążyć do tego, żeby mieć ciasto. I ciasto, słuchajcie, mamy w styczniu za 12 tysięcy. Dlatego te truskawki, widzowie. Dlatego te truskawki właśnie. Jakby ktoś z was się pytał, po co, Juken, ty te truskawki kombinujesz? No to właśnie, moi drodzy kochani, po to tyle szklarni wybudowałem, żeby truskawki dostarczać i żeby piec ciasto. I oczywiście to się chyba nazywa landbakiery, jak dobrze pamiętam. Ja nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna. Zobaczcie, sama truskawka nie jest zbyt droga. Więc
Będę oczywiście, moi drodzy, czy tu my tu jeszcze coś mamy? Tam były jeszcze jakieś ciastka. Musiałbym jeszcze zobaczyć i w tej sytuacji, moi drodzy, jak najbardziej w tej sytuacji, myślę, że tyle, co ja mam tych pomidorów, mamy jedną pizzerię raptem. Zaraz zobaczmy, tu są mleczarnie, poczekajcie, przejedziemy się. Już tak z pamięci mówię mleczarnia, potem będzie fabryka czekolady, to będzie chyba ona po lewej. I teraz będziemy mieli fabrykę lodów. No tu muszę troszkę teren jeszcze poprawić. No i mamy pierwsze landbakiery, czyli pierwsza cukiernia, mówiąc wprost, tak? Cukiernio-piekarnia właściwie. Nie, no to jest piekarnia chyba. Tutaj jest pizzeria, czyli mamy jedną pizzerię, ale słuchajcie, czy my patrzyliśmy, ile na pizzach się zarabia? Nie patrzyliśmy, nie? Tutaj nie było pizzy. A jest pizza, zobaczcie, 8 tysięcy widzowie za pizzę. Czyli pizza margherita 8, ziemniakowa, no to nie, jajeczna mogłaby być, chociaż nigdy nie wyobrażam sobie. I ta jest, no dobra, no ale i tak 6 tysięcy, to wiecie, to nie jest mało. Tu są jeszcze jakiegoś rodzaju cukierki, ale to musimy zobaczyć, bo my nie mamy, słuchajcie, moi drodzy, nie mamy tego. Na 100% nie mamy tej fabryki, więc tutaj jeszcze, słuchajcie, będzie problem tego typu. I to jest druga piekarnia, czyli my mamy zbyt mało miejsc, zbyt mało punktów, które by nam ciasto wyprodukowały. I w tej sytuacji zastanawiam się, czy tu czasem nie zrobić troszkę inaczej. To oczywiście nie będę robił na odcinku, ale zastanawiam się, czy tutaj tych takich piekarni właśnie obok siebie, nie zamiast tamtego budynku, który tam stoi, taki czarny, brzydki, on jest tylko do sprzedaży czegoś. Ten w zasadzie też jest tylko do sprzedaży czegoś. Czy tu nie wybudować kilka obok siebie tych cukierni? Po co? Jakby ktoś pytał, po co? A odpowiedź jest bardzo prosta, po to, żeby było ciasto. I mamy jeszcze coś takiego, czego nie wybudowałem, i tutaj byśmy musieli, widzowie, zerknąć. Koniecznie musimy zerknąć. Oczywiście nie zrobię tego teraz, bo jakoś specjalnie kasy nie mamy. Wiecie co, wysiądę z tej ciężarówki, bo mi wkurza ten silnik. Was pewnie też. Więc musimy tutaj dobrze, widzowie, to przemyśleć, nie? Fabryki. Chodzi o fabryki. To jest to. To jest piekarnia, tylko tamta nazywa się po prostu po angielsku Landbakery. Przemyśleć trzeba temat. Co tu są jeszcze za. O, to jest taka zwykła piekarnia. Musiałbym posprawdzać, jakie tam są moce przerobowe, bo to jest jakby podstawa dla mnie, żeby nie. Jak będę takie coś budował. O, i widzicie, i tu jest coś takiego jak Farmer's Cafe. I z tego co pamiętam, aha, tutaj jest pokazane. To Farmer's Cafe robi, może zrobić chleb, może zrobić ciasto, czyli ta. O, to Farmer's Cafe by tu ładnie wyglądało. Ale oprócz tego może zrobić ser, masło i coś tam jeszcze. O, widzicie, jakby tak się zastanowić, to decyzja byłaby na pewno prosta: wstawić to Farmer's Cafe zamiast tego budynku. Tylko to niekoniecznie odpowiada mi z tym zielonym. Tak, to też mi nie odpowiada. To by mi najchętniej, ja bym to najchętniej tak wstawił. A dobrze, tak by mogło sobie stać. Wiecie co? To jakby to wam powiedzieć, widzowie. Jakby to wam, widzowie, powiedzieć? No, jakby to wam powiedzieć? Tak na przykład tu ją wstawić, tylko bardziej interesuje nas tutaj ta strona. Nie, tutaj nie powinno być problemu, bo ona nie jest taka szeroka. To czekajcie, czekajcie, czekajcie. Halo. Tak ma być? No inaczej nie zrobimy, tak. Jeszcze też się zastanowię, no tak byśmy wstawili. Nawet kawałeczek mogłaby sobie, o. Dobra, zobaczmy jak to wyszło. No, spoczko, tam później będę przerabiał. Czyli słuchajcie, czyli też takich więcej po prostu budynków i teraz też nie pomyślałem, bo tak na upartego w ten sam sposób można by wstawić tu jeszcze jedną taką Farmer's Cafe, bo tam i tak mam dojazd do
No, tu do Palet bym dojechał. No nie wiem, zastanowię się, to już będziemy widzowie kombinować. Natomiast na pewno jeszcze jedną piekarnię. Tu przypuszczam, że jak to zburzę, to wejdą mi dwie piekarnie i zastanowię się kwestią tej restauracji. A może jeszcze jedną pizzerię? No kurczę, miejsca widzowie nam brakuje. Brakuje nam miejsca, bo jak widać, tu będzie tak produkcja wrzała, że wcale się nie zdziwię, jak zaraz będę od tej drogi budował różne budynki. Ale tu raczej miejsca tak nie znajdziemy. Pamiętajcie, że to jest ta skarpa, którą tak ładnie, a poza tym te drzewa, więc nie. Absolutnie nie. Więc to niech sobie tu stoi. Później pomyślę, czy to jakoś jeszcze da się troszkę ściaśnić, bo przypuszczam, że jakby to usunąć, tu byśmy mieli dwa budynki na piekarnię. Ta jeszcze możliwe, że jedna by weszła. Jest to bardzo, widzowie, prawdopodobne, ale to zobaczymy. I jeszcze kwestia pizzerii, ale to już nie jest temat tego odcinka, bo no, chociaż jest związane bardzo mocno, bo to te moje, słuchajcie, rozkminy, które w tej chwili mamy, są jak najbardziej zgodne z tym, jakie tutaj zbieramy, wiecie, surowce, tak? Jakie warzywka zbieramy. W sumie owoce, no bo truskawka jest owocem, pomidor de facto bliżej mu do owoca. Teraz nie wiem, tu chyba pomidory mi Nie, to są chyba truskawki. Nie, teraz mieszane. No dobra, ale to jakby wiecie, no to mogę podjeżdżać. Chociaż ja sobie myślę, że w tych szklarniach sobie ustawię. Znaczy, inaczej. Chciałem ustawić na jeden tryb produkcji, ale stwierdziłem, że to idzie za wolno i szybciej jest, jak jest mieszane. No mimo, że mi się te palety wymieszały w tej chwili, to i tak na szczęście tam, gdzie potrzebują truskawki, nie biorą pomidorów, chociaż to ma się nijak do. A tam, gdzie są pomidory, nie potrzebują truskawek. My, widzowie, mamy, słuchajcie. Nie pokazuje mi, ile litrów mój manik. Może dlatego, że jeszcze nie zapiąłem pasów. Może dlatego, że jeszcze ładujemy. Bo jestem ciekaw, ile mamy litrów tego towaru. Czy to wykryje, czy nie wykryje. No, myślę, że fajnie to wykalkulowałem. Taki akurat ten przejazd jest tutaj dla manika. Mógł być nawet troszeczkę węższy, też by się. O, teraz. Mamy, słuchajcie, 28 tysięcy litrów truskawek, czy tam to, bo to na litry wylicza, no przypuszczam, że może kilogramy chodzić. I 12 tysięcy litrów pomidora. Widzowie moi drodzy, truskawki na pewno będą chcieli tutaj. Bo jakby nie mamy dużo gdzie zawozić, a chociaż bez sensu to zawożę, skoro i tak będę burzył, ale dobra. Chciałem sprawdzić, ile wezmą. I teraz tak, czy tu mi wezmą pomidora? Nie pamiętam. Nie, tu też truskawki tylko biorą. No tak, bo oni tutaj te desery. Bo oni tutaj te desery. Chyba, że źle stanąłem. Teraz w ogóle jakoś to śmiesznie wygląda, pociesznie. Już nie wezmą więcej? A jeszcze biorą coś. Jak biorą, to niech biorą, nie? Dziwnie to czasem działa. Będę musiał tu teren wyrównać. No to już mam zabawę, widzowie. W następnym odcinku wam pokażę. Nie chcę robić tego na odcinku, chociaż jak chcecie oglądać te moje zabawy z kształtowaniem terenu i. Bo to raczej ciężko byłoby się uwinąć w odcinku krótszym niż godzina. Także ten będzie raczej krótki, bo to jest tylko kwestia sprawdzenia, a nie mamy jakby dużo tych budynków. Oczywiście, moi drodzy, zanim zacznę burzyć, ja przyspieszę czas i sprawdzimy, jak to tam się coś nam wyprodukowało. No faktycznie, pizzerię bym chciał jeszcze jedną. Chyba, że to jakoś ulepszyć, żeby oni mieli większy magazyn. Bo wiecie, w czym jest problem, widzowie, że. Czemu nie biorą pomidorów? Aha, bo tutaj kupiłem pomidory, dobra. Zapomniałem, że w pizzerii kupiłem pomidory. I jakby jest na fulla pomidorów. Czyli pomidorów. Bo wiecie co, teraz tak się zastanawiam, czy. Nie zrobić jakiegoś magazynu tutaj, tylko ja nie mam miejsca. Kurczę, wiecie, jest problem tego typu. Moi drodzy, czekajcie, może to tu zrzucę, co tam jest. Są też chyba pomidory, czy to są truskawki. Weź tu bądź mądry, nie? Tam są truskawki takie pomieszane. Czyli to był błąd, mogłem ustawić inaczej, ale spokojnie. Mamy
Mamy specjalnie szklarnie, w których jest ustawione w tych tunelach foliowych, chciałem powiedzieć widzowie. Fotelach, też mi też powiedziałem. W tych fotelach? Tak, fotelach. Oj, coś nie wyszło, coś poszło nie tak, widzowie. Coś poszło nie tak, zapomniałem, z której strony mam rozładunek. Dobra, wiecie co, ja to zrzucę tu. Myślę, że nie będę wjeżdżał w to cysterną. Dobra, tu niech sobie leżą. Chyba będzie trzeba będzie trzeba, moi drodzy, chyba jakiś bajer zrobić. Teraz możemy sobie podjechać, sprawdzić, czy są truskawki. Aha, ale ja truskawki przecież bym chciał. No, to są raczej pomidory. Tam też. Widzicie? Ja to zrobiłem w taki sposób, że jeden tunel... Ja się tu obawiam, że... Nie, na szczęście z drugiej strony nam nie chwyciło. Tu jeszcze sałata jakaś rośnie. Skąd tu sałata się wzięła? Kurde, wiecie, że ja nie pamiętam. Słuchajcie, nie pamiętam, jak mam poustawiane te tunele, to wszystko. Muszę to jakoś myślę, że śmiało rozkminić. A co, tylko dwie palety? Mało tych, znaczy generalnie to ten tunel nie jest za duży, nie? Jakby tak realistycznie patrzeć, to... Dobra, tu jest coś więcej. A, bo tam teraz zaczęły wylatywać. No dobra, ale... Truskawki, czekajcie, ja pomidory kupiłem do pizzerii, tak? Pomidory do pizzerii kupiłem, już zapomniałem, nie? Dobra, to już załadujemy całego na fulla. Żeby miejsca nie zabrakło. I przy okazji testujemy, jak tu się zbiera. No, myślę, że wszystko jest spoko. Dobra. Tyle aż tych truskawek? Wow. Nie, słuchajcie, to ewidentnie muszę... moi drodzy... Tutaj sobie zaraz miniaturkę z tego zrobimy. Słuchajcie, ja muszę ewidentnie, widzowie, moi drodzy... Muszę ewidentnie... Jakby... Ewidentnie muszę, kurczę, zrobić więcej rzeczy, które nam... znaczy z zakładów produkcyjnych, nie rzeczy oczywiście, tak to uprościłem myśl. Więcej jakiegoś rodzaju zakładów produkcyjnych... Jakie truskawki, aż zaraz coś przydzwonię. Zakładów produkcyjnych, które by potrzebowały truskawki, nie? Czyli takich właśnie ciastkarni, które robią te ciasta. Te ciasta są drogie, jak widzieliście, jeszcze zerknijmy sobie raz. Żeby mieć pewność, czy to się na pewno kalkuluje wszystko. Moi drodzy, na pewno nas interesuje pizza, czyli tutaj będą pomidory i to spoko, czyli pizzerię jak najbardziej musimy, zrobić. A, jeszcze truskawki do tego, bottle of strawberry milk. No bo to generalnie, jak mamy taką nadwyżkę truskawek, to lepiej tam zawieść i zrobić to mleko. Ale na pewno ja chciałem zobaczyć, ile jednak to ciasto kosztuje. Bo chleb, to wiecie, to nie jest jakaś rzecz super droga, ale też nie można powiedzieć, że się nie opłaca, nie? Bo myślę, że chleb nam tutaj śmiało opłaca. Tylko gdzieś to przeleciałem. Chleb i ciasto. Natomiast ciasto za 12 tysięcy, to już sami chyba rozumiecie, nie? Moi drodzy, słuchajcie, jedziemy jeszcze do tych owocowych. Nie wiem, tędy lepiej nie, bo tam jest jakiś badyl wystaje i czasem można się zahaczyć. Tu widzicie kawałek stołu. Niestety nie, to jest czekolady fabryka. Tu w tych mleczarniach zwykłych nie chcą, ale to chyba jest ta starodawna. Także, moi drodzy, myślę, bo jeżeli tak, to wtedy mógłbym... Gdzie tu jest ten zrzut? Tam chyba był. Też bym mógł pomyśleć o jeszcze jednym takim dla mleka smakowego. Albo po prostu rozbudować, żeby był większy magazyn. Ja myślę, słuchajcie, że też tak nie ma się co szczypać. O, tu mi przyjęło wszystkie truskawki. Pięknie. No i to już rozumiem. Gdzie my to mamy?
To było, słuchajcie, z tym smakowym mlekiem. Wiecie co, za dużo tych zakładów produkcyjnych jest. Szkoda, że to nie jest jakoś tak kategoriami, żeby było rozwijalne, bo zobaczcie, przez to, że mam tyle tych foteli, znowu chciałem powiedzieć. Kurde, będę gadał cały odcinek fotele. Tak, drogi widzu, jeśli jeszcze oglądasz ten odcinek, to napisz w komentarzu fotel XD. Śmiało możesz napisać w komentarzu fotel, przez to, że się przejęzyczyłem. Ale... A, zobaczcie, to tu dużo truskawek. Dobra, to zwozimy tu jeszcze. To jeszcze dwie rundy zrobimy, bo nie będziemy nie wiadomo ile tutaj jeździć. Ale jeszcze dwie rundy na truskawki, słuchajcie, zrobimy. Szkoda, że nie robią soku pomidorowego. Swoją drogą dobry na kaca, bo jak tyle pomidorków mamy. Mógłbym spróbować, słuchajcie, czy to z truskawkami, czy z mlekiem podjechać i sprzedawać bezpośrednio. Ale wiemy, że to się nie opłaca, że to nie ma sensu, także po co, jakby wiecie, najlepiej by było mieć jakąś taką na zasadzie chłodni, żeby to chociaż trochę realizmu było, jakby było coś na zasadzie chłodni i ja w ogóle, słuchajcie sobie, a, bo tu jest dowody, ja w ogóle, widzowie, muszę sobie ten, ponazywać te szklarnie i wtedy sobie je nazwę, w której szklarni co jest, że tak powiem, produkowane. No tu wygląda mi ewidentnie na truskawki. Aha, tu są chyba wszędzie truskawki. Nie, tam są z tyłu pomidory. Dobra, widzicie? Także dobrze by było, jakbym sobie po prostu w danej szklarni produkował, znaczy produkował, sadził, wiadomo, tylko i wyłącznie jeden rodzaj warzywa czy owocu. Czemu to tak się dziwnie zapakowało? Halo, ludzie, co się stanęło? Co tu się stanęło? Trzeba tyłem widocznie, wie. No chyba dlatego, że z ukosa. To teraz ja się boję, że jak tak wjadę, to się mi auto przewróci, nie? To już serio, zaczynam się o to bać, że mi się przewróci, albo mi to spadnie. Dobra, powoli jedziemy. Na razie nic nie zanosi się, żeby miało się przewrócić. Także słuchajcie, no możemy tak zrobić, że trzy takie cukiernie, żebyśmy mieli tam właśnie w tym kącie, jeszcze z jedną pizzerię. Tak możemy zrobić, widzowie, to nie będzie głupi pomysł. Aha, tak się załadowało, no dobra. W sumie tam taką miniaturkę zrobimy, widzowie. Wiozę truskawki, nie? Taka miniaturka, wiozę truskawki, o. Na tle tych foliowych, nie, no to po prostu to by był... O, sprzedajemy truskawki. Chociaż nie sprzedajemy, to by był mylący tytuł odcinka, bo nie sprzedajemy. Dzisiaj te truskawki hodowaliśmy tylko w jednym celu. Nawet mnie nie kusi, słuchajcie, żeby tam sprawdzać tą sprzedaż przy tak niskich cenach, no bo przecież tyle pracy, co włożyłem. Ale właśnie teraz się zastanawiam, że skoro jest ta fabryka z tym mlekiem truskawkowym, to zawsze można by drugą. Tylko kurczę, za dużo tych fabryk, powiem wam szczerze. Ja już troszeczkę też tak... No chyba, że obroty zwiększymy, troszkę ulepszymy ją, żeby troszkę więcej mocy miała przerobowych i większy magazyn. Co, to nie chce mi wziąć, bo tak dziwnie wisi? No i co? Czy już jest na fulla? Ej, oddają! Oni mi te truskawki oddają! Patrzcie, przybywa! Co jest? A, musiało spaść. Dobra, no coś tam się, widzicie, ten farming czasem zlaguje. Tak jak ta sarna wisząca w powietrzu. O, biorą, dobra. Czyli jeszcze raz przywieziemy truskawki i będzie gitarka. Ostatnia rundka i to będzie na tyle na dzisiejszy odcinek. Także słuchajcie, ja mam taki pomysł, to zobaczycie, pokażę wam w następnym odcinku. W każdym razie mam taki pomysł, bo tam są dwa punkty skupu na końcu. Jakby no nie potrzebujemy w zasadzie punktu skupu. Jak się uprę, załaduje nawet jajka, to mogę z nimi jechać do tego pierwszego punktu. I on nie jest wiele daleko, więc tu mamy tak... Aha, już jeden punkt wyburzyłem. No to jeszcze jeden jest punkt do wyburzenia i ewentualnie to, co jest tutaj przed nami. No bo ta restauracja może jest ładna,
ale ona pełni funkcję. Aha, tylko ta restauracja zakryła nam tę gimelę, która tam pozostała po domu jakimś czy po sklepie. Także to nie będzie, widzowie, tak hop-siup tutaj sobie. To słuchajcie, nie będzie wcale tak hop-siup. Zobaczmy, czy my mamy. Dobrze, wyłączona jest. Więc to nie będzie tak wcale proste to wszystko. Bo to nie jest tak, ja się męczyłem z pewnymi rzeczami, żeby. O, pomidory mi się załadowały. Dobra, to z tą jedną paletą pomidorów już pojadę sprzedać. Natomiast. A, dwie. A, dobra, bo tu jest produkcja mieszana, okej. Czyli widzicie, właśnie to jest najlepszy dowód, że trzeba, moi drodzy, ustawiać, jeżeli właśnie chcecie mieć to jakoś, jakiś porządek. To trzeba ustawiać tryby produkcji, żeby w danej szklarni na przykład, czy w tunelu w tym przypadku, były konkretne albo truskawki, albo konkretne pomidory. Po prostu. Jedno albo drugie. Nie dwa na raz, bo jak widzicie, jak to się miesza potem, to jest to problematyczne, nie? Na szczęście większość jednak mamy truskawek. Po pomidorów mamy tylko 7 palet. Nie wiem gdzie, ale wychodzi, że jest. No dobra, już widzę. Jest 7. Także te pomidory sprzedamy, dlatego że pizzerii niestety nie dostarczę pomidorów, bo. Ale to będzie jeszcze, ja sobie zrobię poza odcinkiem kurs, bo wiadomo, że jak te budynki, słuchajcie, pobuduję, no to oczywiste jest, moi drodzy, że będę musiał uzupełnić i to. Mleko, chociaż mleka teraz nie uzupełnię, bo go nie mam. Bo jeszcze nie mam krów. Tak. Także mleka jeszcze nie będę mieć. Jajek też na razie mieć nie będę. Więc jedyna opcja. Muszę te krowy po prostu załatwić jak najszybciej. Dobra, no. Zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. W każdym razie ulepszę te też budynki, które są, żeby one. Bo to tak jakoś strasznie mało tych, ta pizzeria tych pomidorów to tak bierze jakoś bardzo mało. Dobra, widzę, że już tu nic z tego chyba nie będzie. Pomidory nie są tu przyjmowane, jakbym nie wiedział. Dobra, to czekajcie, może mi się uda te pomidory zapakować. Udało się? Udało się. Pojedziemy, te pojedziemy sprzedać, ale wiecie co, sprzedamy, bo jesteśmy bliżej. Sprzedamy w tym. Już tam nie patrzę na ceny, bo wiecie, nie zawsze mi się chce tam. Szczególnie, że pomidory nie należą do rzeczy drogich, to już tam. Tutaj już ta cena aż tak nie ma znaczenia. Chodziło o to, żeby trochę budżet tylko podreperować. Ile dostaliśmy za pomidory? 11 tysięcy. No, też nie spodziewałem się jakichś cudów za te pomidory. Dobra, to chyba tyle, widzowie, jeśli chodzi o ten odcinek. Uzupełnione zapasy są. Troszkę wam pokazałem zmiany, no bo to pewnie widzieliście już tutaj tak ta część, tylko to muszę jeszcze ten płot lepiej zrobić, bo tu mi wyszedł, a tutaj tak niekoniecznie, tak czasem to nie działa jak trzeba. Potem sarny mi tu wbiegają, ale fajna brama, jest to zrobione, tutaj widzicie bardzo ładnie, tu jakieś tam kwiatki sobie przy drodze rosną, nie wiem czemu ten jełop tutaj stoi, nie mam zielonego pojęcia. I to jest ta strefa z meblami, oczywiście jest czerwiec, ja mebli nie sprzedawałem znowu, więc. Może będę musiał, słuchajcie, meble sprzedać, aby zarobić. I zobaczcie, tu jest ten wjazd tak jak był, a tutaj postawiłem płot i bramę. No oczywiście teren do poprawy, do wyrównania, ale myślę, że całkiem fajnie to, widzowie, wygląda, nie? Piękna brama. Gdzieś tam ściągnąłem z tych dodatków. Działa? Mnie zaraz przytrzaśnie. Mogłaby na pilota działać, bo tak zobaczcie, jak tu wchodzę, nie chce działać. Dobra, teraz działa. Trzeba się wycofać. Bardzo fajna brama. Także to jest ta część tutaj. Tutaj już mamy zawalone meblami. Tu więcej nic chyba nie, żadnych zmian nie wprowadzałem, bo nie pamiętam. Ale tu widzicie, jest ten mur. Już wyjazdów żadnych nie ma. Nikt mi tutaj nie wjedzie, mebli nie ukradnie. Tutaj jest tak jak było. Farenki biegają, nic się nie zmieniło. Jest ta wiata, ale nie będę w niej raczej magazynował mebli, bo nie chce mi się aż tak ciągle tych mebli, widzowie, pilnować. To mi się nie chce po prostu. No. Także mamy bramy, widzowie, ładnie zamykane, otwierane. Bardzo mi się to podoba.
Jak widzicie, miałem zostać farmerem i tak pierwszy odcinek się nazywał, a ja tu zostałem jakimś, kurczę, projektantem. Zobaczcie, co już tutaj nie zobaczycie, bo nie ma nocy, ale naprawdę w nocy to też tak, no mega, mega to wszystko wygląda w nocy, jak jest tak oświetlone. Zobaczcie, dotrzymałem tego słowa, które mówiłem w poprzednim odcinku. Każda hala, każda wiata, jak zwał, tak zwał, jest do maszyn, które są z tym związane, nie? Tutaj są na przykład wszystkie z gnojówką, tylko muszę je powstawiać, bo coś tu przestawiałem. Także z gnojówką przy gnojówce, tak? Także no, jest dużo tej folii. Więc moi drodzy, w następnym odcinku z pewnością, no tutaj ja za te buraki chcę się wziąć. Akurat fajnie, że tu rośnie burak cukrowy, bo ja chciałem posadzić buraki, a tu się okazuje, że one rosną, widzowie. Także nawet możemy sprawdzić to w tym odcinku, żeby mieć pewność, ile to, moi drodzy, kosztuje. Chodziłoby mi o pole. Które to jest pole? Niech mi ktoś teraz powie. Bo w ogóle ta część z tym stawem, gdzie powiedziałem wam, że haciendę chcę sobie zbudować, to też nie jest część do kupienia, nie? Zobaczcie, to można kupić to albo to. To jest bez kupienia. Więc no będę musiał to sobie, jakby to powiedzieć grzecznie, przywłaszczyć. Słuchajcie, gdzie rośnie to? No chyba tutaj, nie? Tu i tu. Za ile to jest? 180 tysięcy, 140 tysięcy. No powinno teoretycznie nam kasy starczyć, co widzowie? Jak myślicie, oj, nie starczy. Ale nie chciałbym, żeby mi ktoś rzepak zajumał, więc już wolę to kupić i już niech będzie. Chociaż tu mamy jeszcze to pole kupione, tą piątkę. Tam by można posadzić coś. A co jest? Coś jest? To należy do mnie, czy nie? To chyba należy do mnie, nie? No tak, bo mogę... Czekajcie, to które należy do mnie? To należy do mnie teraz. A to jeszcze nie należy do mnie. Jakiś zach. Dobra, i czekajcie, jak to kupiłem pole, no dosyć spore jest, nie powiem. Jest dosyć spore jedno i drugie. A, bo tu są tory kolejowe. Ale bajer. No ładnie. I tam jest ta cukrownia, czy tam ten silos zbożowy, tam młyny. No, tam woziliśmy pszenicę. Takie zbożowe. No to mamy, powiem wam, gospodarstwo naprawdę konkretne. I oczywiście widzę, że będzie trzeba tu teren wyrównać, ale to spokojnie. No, ja bym chciał też jakieś pola mieć, bo jakby nie patrzeć, no ale właśnie, też będę musiał jakiś silos do zboża zbudować, to może gdzieś tam przy tych torach, no bo tu kurczę nie ma miejsca, my tutaj tak naprawdę rozpanoszyliśmy się, tutaj też były pola, zobaczcie, tutaj są cztery hale, czyli obory do krów, sześć kurników, takich olbrzymich, sześć? Wychodzi na to, że sześć, chociaż jeden i tak jest pewnie za dużo, bo konie będę chciał budować. No, tutaj mamy właśnie punkty zakupu, skupu, ale no to będziemy musieli przerobić. Ja już to zrobię poza odcinkiem, żeby... Może zrobię tak, żeby były dwie pizzerie obok siebie. Będę wiedział, że tam jadę wtedy z pomidorami. I tak samo dwie te małe obok siebie. Więc jedynie to mogę pizzerią tutaj zasłonić te śmieci, bo widzicie, tam nawet coś wystaje. No niestety. Niestety, widzowie, regał ze supermarketu wystaje. No tak to wygląda. Nie da się całego budynku niestety zburzyć. Ja to starałem się maskować. No i jest nasz Ursusik. Jak tam z wodą w ogóle? Woda 7000 litrów. Dobra, czyli będzie trzeba niedługo wodę doładować. Także też to zrobię. No powiem wam w tym momencie tylko na koniec jedną uwagę. Widzowie, granie w tej chwili uważam na przyspieszonym czasie jest rzeczą praktycznie praktycznie niemożliwą dla mnie. Naprawdę, grać na przyspieszonym czasie, słuchajcie, to jest niewykonalne. Nie? To jest awykonalne, bo jeżeli dochodzą do tego później krowy, które co chwilę robią się głodne, kury, materiały wytwarzane. Ale powiem wam, że poszedłem chyba po całości, nie? Poszedłem po całości, żeby tyle szklarni zrobić i się okaże, że wcale nie jesteśmy w stanie tych pomidorów czy truskawek przerobić, to ja wam od razu, widzowie, zapowiadam, pokażę wam to może z góry, bo jeżeli tak się okaże, że nie przerobimy tych truskawek i tych pomidorów, nawet jak ja sobie to posegreguję, zobaczymy jeszcze, jak sałata stoi.
To od razu wam zapowiadam, że zrobię tak, że ewentualnie, nie wiem, te tunele się zburzy. Tylko tu się i tak pole zaczyna, więc w tym miejscu na środku coś być powinno. No ale to może będzie miejsce na ewentualny młyn zbożowy, coś tam jeszcze nam brakowało. No ewentualnie w ten sposób, nie wiem, albo tą gnojówkę się tu przesunie, nie mam pojęcia, widzowie. Na ten moment nie chcę o tym myśleć. W każdym razie, no to jedynie mogę wam zapowiedzieć, że ewentualnie będzie zburzone. Czy ewentualnie jeszcze ta część. No zależy, ile te szklarnie mają mocy przerobowych, a to się tak naprawdę dowiemy dopiero. A wiecie, co zrobimy? Zrobimy jedną rzecz, ja tam tak mało. Patrzcie, że to się zaraz spłaci, ten kredyt. Prawda? A już chcę kupić to pole, żeby mi gościu rzepaku nie zajumał. Tego już nie kupię. Kurde, bo już tak dalej pójdzie, to już będę miał tu wszystko wykupione. Jestem ciekaw jeszcze po drugiej stronie tego wszystkiego. No, to w zasadzie tyle. Tutaj oczywiście rzeczka jest narysowana, a rzeczki żadnej nie ma, bo jest zamalowana. To jest ciekawe, że czasem są rzeczki na mapie, a ich nie ma i tu się nie wiadomo, skąd ta rzeczka bierze. Ale dobra, tam mniejsza o te rzeczki. No nic, widzowie, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, czyli kupiłem dwie działki, dwa pola. No i cały czas zakończymy właśnie w tym akcentem, żebyście widzieli, jak tu naprawdę piękna lazurowa woda. I szkoda może jedynie, że nie ma tak dobrze dopracowanych tych narzędzi do zabawy terenem, że nie można na przykład malować terenu takimi kamieniami, jak one tu są, czy piaskiem. Przynajmniej nie widziałem, w modach też nie widziałem, a szkoda, bo chętnie bym ten teren sobie jeszcze fajniej zrobił. Także tutaj na pewno będzie taki odcinek, gdzie będziemy budowali dom. Fajny, zarąbisty dom. Różne bajery przy stawku, no i oczywiście garaż, w którym będzie dużo fajnych samochodów stało. A gdzie będzie wyjazd? O, i tu się coś popsuło. O, jak to razi po oczach. Jak to razi po oczach, moi drodzy. Razi po oczach, że niesamowicie razi. I to tak razi, że już bardziej razić nie może, słuchajcie, nie? O, dobra, będzie żywopłot trzeba naprawić, widzę. No trudno. I wlazło pod asfalt jeszcze. Więc będę musiał to naprawić troszkę inaczej, a później wyłagodzić. No trudno, no. Zdarza się. Słuchajcie, nie ukrywam, że coś tam z tym terenem już działałem, którego sobie mam zamiar przywłaszczyć, dlatego też, no, jak myślicie, widzowie, dlaczego ja mam tak mało kasy? No przecież, no bez powodu ta kasa mi nie ucieka. No to jakby oczywiście ja wiem, że jest jakiś mod, którym można za darmo te tereny kształtować, tylko czy to tak... Nie wiem, czy bym tak chciał, powiem wam szczerze. Ja uważam, że po to fajnie zarabiamy, żeby jednak móc jakąś tam inwestycję czasem poczynić. Dobra. To tym akcentem, moi drodzy, kończymy. No musiałem wyrównać, bo jak widzicie, perfekcjonizm mnie ponosi. Już tam wam nie będę się tak chwalił i pokazywał, ale bardzo mi się podoba ta część, którą tutaj stworzyliśmy. Zobaczycie w następnym odcinku, jak sobie zagospodarowałem te różne takie piekarnio, kawiarnie, żeby... no, bo te MC Fushi też wywalimy właśnie. Szkoda, bo fajny budynek, trochę inny, ale... po prostu, no, nie potrzebujemy, tak? I potrzebujemy ewidentnie pizzerię dwie. No i także będziemy działali. Zobaczymy, bo może te akurat obok siebie bliżej damy. Będę zaraz właśnie po odcinku z tym, moi drodzy, działał i kombinował, ale ja szybko biegam. O kurczę, aż gościa samochodem wyprzedzę zaraz. No, także ja się biorę, moi drodzy, do pracy. W następnym odcinku pewnie zobaczycie, bo chciałbym te wszystkie pomidory i te wszystkie truskawki, które mamy, jednak pozwozić do tych budynków. Tu oczywiście mnie czeka też jeszcze równanie terenu. A ty, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów i też dla lepszej motywacji dla mnie, bo wasze komentarze bardzo mnie motywują i dziękuję, że jesteś, że oglądasz, że wytrwałeś do końca. No a jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz, aby być na bieżąco. Także trzymaj się, drogi widzu, do następnego. Cześć!